TVG9, Klaudiusz Wesołek. Chciałbym zadać pytanie wszystkim, którzy podnoszą swoje lamentacje w obronie Bolka, w obronie Wałęsy. Wszystkim zwolennikom Bolka chciałbym nie tyle zadać pytanie, co powtórzyć pytanie Anny Walentynowicz, która mu już je zadawała dawno, kiedy to on z kolei biadolił nad tym, że no dlaczego ona go uważa za agenta również. Odpowiedziałam mu krótko, właśnie pytaniem, dlaczego wyrzuciłeś Macierewicza, dlaczego nie pozwoliłeś do końca zrobić lustracji? Wtedy byś się mógł raz na zawsze oczyścić. Prosta kobieta, proste pytanie, ale jakżeż trafne. No, kiedyś o tym mówiłem takiemu znajomemu, ale no niestety nieprawnemu zwolennikowi Bolka o tym, no to on stwierdził, że no Wałęsa wtedy Macierewicza i cały rząd wyrzucił po prostu dlatego, że ich nie lubił. No, pewnie też, ale gdyby pozwolił dokończyć lustrację, to ostatecznie też mógłby ich wyrzucić i to z takim skutkiem, że już by się nie podnieśli, no bo jeśli wyszłoby, że naprawdę coś fabrykowali, oszukiwali, to skompromitowaliby się raz na zawsze. Także dla mnie Wałęsa właśnie już w 92 potwierdził to, co już wtedy na niego było w teczkach, co później zostało potwierdzone przez badania historyków, archiwistów, a na koniec przez akta od Kiszczaka. Także jeszcze raz mówię, że gdyby Wałęsa był czysty, albo gdyby miał tam jakieś no, drobne potknięcie, czyli tam podpisał coś, co nie trzeba, ale później nic z tym nie robił dalej, to wówczas w 92 roku pozwoliłby przeprowadzić lustrację, wręcz nalegał by na to, żeby to zrobić, aby jego oczyścić. No ale najwyraźniej czysty nie był.